na inauguracji drugiego roku naszej szkoły. Jest to rok szkolny 2017-2018. W pierwszej kolejności pragnę powitać nasz organ prowadzący osoba pani Marta Łagowska. Jak również naszych nauczycieli, waszych gości, którzy tutaj są dzisiaj z wami, no i przede wszystkim was słuchaczy, prawda? Bo bez was tak naprawdę nie byłoby tej szkoły. Dziękuję, że jesteście z nami, że chcecie dalej się tutaj uczyć. Korzystając z okazji, chciałam złożyć dzisiaj życzenia Paulinie, która ma w tej chwili urodziny. Wszystkiego najlepszego, Paulino. Przejdziemy do przedstawienia nauczycieli, którzy będą nas uczyć w tym roku, i pracowników szkoły. Pani Marzena Szymańska jest naszą panią sekretarką, jak również nauczycielem wykonywania prac biurowych na kierunku administracji SMS trzeci. Pan Robert Feiger, nauczyciel chemii. Feiger, nauczyciel języka niemieckiego. Pani Magdalena Potołowska, nauczyciel języka angielskiego. To jest pan Aleksandra Janusz, nauczyciel przedmiotów prawniczych. Pani Agnieszka Koszela, nauczyciel matematyki. Dobra zamiana. I pani Malwina Adam z panią Malwinę. Pan Sławomir Superson, nauczyciel geografii. Pan Jacek Podział, nauczyciel technicznego bezpieczeństwa. No i myślę, że ulubieniec słuchaczy kierunku administracja, pan Roman Janda. Teraz podam może, kto jest opiekunem poszczególnych grup. Grupy pierwsze liceum, pani Agnieszka Koszela. Drugie liceum, pan Robert Feiger. Semestr trzeci liceum, pani Magdalena Kotołowska. Semestr czwarty liceum, pani Marlina Adamus. Semestr piąty liceum, wiecie, że macie tu zamianę, prawda? Bo wiecie, kto był waszym opiekunem wcześniej. W tej chwili ja zostałam waszym opiekunem. Myślę, że... Nie jest powód do narzekania, prawda? Tak skromnie. I że chodzi o kierunek turystyka miejska, to tutaj jest pani Karolina Koszela, która dzisiaj no, nie jest z nami. Administracja. Pierwszy semestr pan Roman Janda. Semestr drugi pani Aleksandra Janusz. Semestr trzeci pani Marzena Szymańska. Wychodzi o BHP, semestr pierwszy i trzeci. Opiekunem jest pani Małgorzata Dreszta, której dzisiaj też nie ma, ale będzie jutro obecna. Semestr drugi pan Jacek Kozioł. Jeżeli chodzi o gimnazjum, to semestr trzeci gimnazjum jest opiekunem pani Agnieszka Koszela. Semestr piąty gimnazjum pani Malwina Adamów i semestr szósty gimnazjum ja jestem opiekunem. I teraz takie pozostałe sprawy organizacyjne, żeby nie przedłużać. Więc proszę, aby po zakończeniu części oficjalnej semestry administracji spotkały się z panią Aleksandrą Janusz i panem Romanem Jandą i ustaliły sobie z nimi kwestie dotyczące zajęć. Bo tutaj z państwem są dwa miasta, żeby jeszcze porozmawiać. Jeżeli chodzi o BH, to pani Małgosia prosi was jutro na godzinę 8, wszystkie 3 semestry, żeby przyszły na godzinę 8 z nią porozmawiać również, bo dzisiaj nie może być obecna. Jeżeli chodzi o semestr turystyki wiejskiej, to pani Koszela prosi o dostawienie kontaktów telefonicznych, jeżeli semestr pierwszy, bo semestr trzeci, no to już wiadomo. A semestr piąty liceum zapraszam jutro, deklarację ma wypełnić. Także chciałabym, żebyście byli obecni. Pozostałe semestry jutro o 8 zaczynają zajęcia. Normalnie. Teraz przekazuję głos panu Rafałowi Cebulskiemu. Dziękuję.
Witam wszystkich serdecznie na inauguracji roku szkolnego 2017-2018. Mam nadzieję, że wakacje upłynęły Wam dobrze, no a teraz czeka Was ciężka praca. Jako organ prowadzący policjalną szkołę, także liceum dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych, chciałbym Was przywitać w imię organu prowadzącego panią Martę Łagowską i Rafała Cegłowskiego i mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was rokiem, który będzie lepszym niż poprzedni. Że będziecie się dobrze czuli w naszej szkole, że będziecie się integrować, a także będziecie poznawać swoich przyszłych pracodawców. Szkoła stawia przed Wami różne wyzwania. Czasami są to wyzwania bardzo trudne, czasami łatwiejsze, ale chciałbym, żebyście razem wspólnie przełamywali te trudności i integrowali się ze sobą. Mam też nadzieję, że będziecie osiągali sukcesy w nauce, będziecie zdawali dobrze egzamin zawodowy i egzamin maturalny, bo to już egzamin maturalny z tym roku. Tak? Piąty semestr będzie powtórzył egzamin maturalnego. Życzę Wam wszystkim, aby ten rok był rokiem bardzo udanym i żebyście się czuli w naszej szkole bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję za to, że mamy dzisiaj artystów. Czyli zapraszam panią Oksanę Rykę. Признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти черзілля шукала, в сонце руту знайшла і мене зчарувала. Ogni istante intenderò. Fino a quando, quando, quando
przyglądam się światu. Nieraz rano zabolale i mówili, zmiana klimatu. Czasem tracię się wielki rad, albo feta proletariatu. Czasem podróż w najlepszy zaut, częściej szare drogi powiatu. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć papierem nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani za występ. Dziękuję. I teraz zakończyliśmy część oficjalną i zapraszamy na torta i poczęstunek. Proszę o odniesienie torta przez panią Marzenę. Zapraszamy do tego zdjęcia wspólnego. Nazywam się Rafał Cegłowski, jestem organem prowadzącym szkoły Archimedes w Rzeszowie, Policjalnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki, Biznesu i Administracji w Rzeszowie, Gimnazjum dla Dorosłych w Rzeszowie i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rzeszowie. Nasza szkoła integruje ludzi, rozwijamy się cały czas, ponieważ aktualnie otworzyliśmy kierunek opiekun medyczny i medyczną szkołę zawodową. Chcemy, żeby pracodawcy współpracowali z nami i dzięki temu nasi absolwenci będą otrzymać pracę u pracodawców. Będziemy kontynuować integrację całej szkoły. To nie jest dopiero początek. Dzisiejsza inauguracja roku szkolnego to dopiero początek. Będą wycieczki, będzie zabawa, będzie nauka i będzie zdawalność egzaminów zawodowych i matur i egzaminów gimnazjalnych. Zapraszamy do naszej szkoły.
Nazywam się Anna Wójcikowska, jestem dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Archimedes w Rzeszowie, Gimnazjum dla Dorosłych Archimedes w Rzeszowie oraz Policjalnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki, Biznesu i Administracji w Rzeszowie. Nasza szkoła jest szkołą rozwojową. Panuje w niej bardzo miła atmosfera. Mamy nauczycieli, którzy są bardzo dobrze wykształceni, mają doskonałe podejście do uczniów, bardzo dobrze przygotowują do egzaminów. Przykładem jest egzamin maturalny, gdzie mieliśmy 90% zdawalności. Zamierzamy w przyszłości jeszcze mocniej integrować zespół szkolny poprzez organizowanie różnych wycieczek, imprez szkolnych. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.